z mniej więcej połową z Was już miałem okazję się poznać w trakcie szkoleń, które prowadziłem. Chyba były owocne, bo zabraliście mi wszystkie tematy na wystąpienie, bo już teraz będę mówił, bo wszystko, o czym mówiłem, już zostało powiedziane na filmach. Co mnie bardzo cieszy, bo to oznacza, że byłem tam po coś i że słuchaliście mnie i udało mi się Was nie uśpić. W każdym razie, może troszeczkę powtórzę, może troszeczkę uszczegółowię, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Zwykle od tego zawsze zaczynam. Dlaczego? Dlatego, że to jest po prostu prawda. To, że całe nasze życie, które obecnie prowadzimy, jest coraz bardziej związane z siecią. Tak jeszcze 20 lat temu, jak ktoś się chciał skontaktować z kimkolwiek z drugiej części Polski, to wysyłał mu list papierowy. W tej chwili co? SMS? Już nawet maili się nie wysyła. Messenger jakiś, pierwszy, drugi, lepszy, Snapchat, wiadomości wideo. A to wszystko w tej chwili króluje. Tak samo z zakupami jest. Jeżeli chcemy cokolwiek kupić, to nie idziemy do galerii handlowej. No chyba, że mamy weekend akurat i trochę wolnego czasu. Ale zwykle zaczynamy od tego, żeby poczytać opinie w sieci, znaleźć na cenę, gdzie można coś taniej kupić, poczytać sobie opinie zamieszczane pod aukcjami, czy to warto kupić, czy tego nie warto kupić. I dopiero wtedy dokonujemy wyboru i albo idziemy do tej galerii, żeby to obejrzeć i wtedy rzeczywiście nabyć, albo raz kupujemy w sieci. I tak samo jest ze wszystkim. Jeżeli nabywamy to w sieci, to jak płacimy? Nie wykonujemy przelewu takiego tradycyjnego. Nie idziemy na pocztę, żeby wpłacić tam 200-300 zł, zapłacić jeszcze 2,50 zł za pocztowie. Tylko po prostu od razu przelew elektroniczny, szybciej, łatwiej, przyjemniej. Okej. I właśnie po to ten cały cyberświat istnieje, żeby ułatwić nam życie. Generalnie człowiek to jest takie stworzenie, które jest leniwe z natury, a skoro jest leniwe, to stwarza sobie sposoby, żeby sobie ułatwić życie. I właśnie po to ten cały internet powstał. Jeżeli szukamy pomocy w rozwiązaniu zadań do pracy domowej, wuje Google, przecież nie podręcznik. No. I tak jest ze wszystkim. Szukamy opinii o czymkolwiek, wuje Google. Szukamy opinii o kimkolwiek, Facebook, Google+, i tak dalej. Pomyślcie, ile macie znajomych na fejsie. I każdy się zastanowi. 300? 700? 1500? A ile z tych osób tak naprawdę znacie? O czym rozmawiacie na fejsie? Cześć, siemka, jak się masz? Kiedyś było inaczej, jak ludzie się spotykali, spędzali ze sobą dłuższy okres czasu i spotykali się zwykle w małych grupach. W tej chwili, tak naprawdę, jeżeli rozmawiamy z kimś na fejsie, to nie wiemy, czy rozmawiamy tylko z tą osobą, czy ta osoba nie prowadzi 5 innych konwersacji. To, o czym mówiła przed chwilą koleżanka. Nie wiemy, jeżeli myślimy jakąkolwiek wiadomość, a już w szczególności zdjęcie, gdzie dalej to zdjęcie trafi. Być może automatycznie jest skopiowane i wysłane do 15 innych osób, do których niekoniecznie by miało trafić. Już pomijam takie sytuacje, które było w tym filmie, zresztą bardzo ostrym filmie, bardzo mocnym, mam nadzieję, że dał Wam do myślenia. Zwykła głupia impreza, jeden kolega wziął telefon koleżanki. Macie pozawstyczane telefony? Tak. Po zajęciach ze mną, czy już wcześniej? I właśnie w ten sposób to wygląda. Ludzie bardzo często, mimo tego, że tak naprawdę osób z internetu nie znacie, nie wiecie, kim oni są najczęściej. Najczęściej widujecie się tylko na czatach, na forach dyskusyjnych przez jakieś ułamki sekund w ciągu swojego dnia i nie wiecie, z kim naprawdę rozmawiacie, a jednocześnie, żeby było śmieszniej, jesteście bardziej skłonni dzielić się swoim życiem właśnie w sieci. Dlaczego? Znowu to, o czym koleżanka przed chwilą mówiła. Ponieważ widzicie, że inni też to robią. To się nazywa naśladownictwo. Człowiek jest stworzeniem stadnym, wobec czego postępuje tak jak stado. Jeżeli wszyscy umieszczają swoje zdjęcia, to my też je umieszczamy. Jeżeli w naszym gronie znajomych będą rozmowy, które są nie do końca okej, nie do końca fair, zacznie się dokuczanie komuś,
wtedy automatycznie my zaczynamy myśleć, że to jest okej. I zaczynamy robić to samo. Niestety tak jest człowiek skonstruowany. I teraz zobaczcie, to o czym wam mówiłem za każdym razem, kiedy się spotykałem z poszczególnymi grupami z różnych szkół. I o czym zresztą bardzo dokładnie mówiliśmy razem z koleżanką na poprzedniej konferencji. Jeżeli w klasie coś się wydarzy, to zwykle to w tej klasie zostaje. Świadkiem jest 5, 10, 15 osób. Dzwonek na przerwę, wszyscy zapominają. Jeżeli to samo wydarzy się na Facebooku, kiedy to z tego Facebooka zniknie? Nigdy. Nawet jeżeli my usuniemy jakiś post, wszyscy, którzy mają nas w swoim gronie znajomych, już go widzieli. Jeżeli wyślemy jakąś informację, ta informacja tam zostaje. My to usuwamy, a to ciągle jest na komputerach naszych znajomych. To ciągle można łatwo uzyskać. Dokładnie to, ta sytuacja, która była pokazana w filmie. Dziewczyna umieszcza zdjęcie swojego kolegi, swojego chłopaka, za chwilę je usuwa, ale to zdjęcie już w sieci jest. Raz rzecz rzucona do sieci, nie znika z tej sieci nigdy. Dokładnie to, o czym mówiła koleżanka, zastanówmy się, co umieszczamy w tej sieci. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy za 10, za 15 lat, czy ta rzecz się nie odbije, nie wróci do nas. Ale to jest tylko jedna kwestia. A druga kwestia to jest bezpieczeństwo, nad którym sami tak naprawdę możemy łatwo zapanować. Bezpieczeństwo naszych danych, naszych, większość ludzi przede wszystkim myśli, że pieniędzy. Nie. Naszych danych, to jest najważniejsze. Słuchajcie, pieniądze są, pieniądze się zarabia, pieniądze się wydaje, przychodzą, znikają. To jest nic. Jeżeli stracicie własną tożsamość, to wtedy zaczyna się problem. Ci, którzy mieli ze mną zajęcia, na pewno pamiętają, że w tych godzinach wprowadzających mówiłem o tym, jak zawsze zadawałem to samo pytanie, jakie konto jest najbardziej chronione przez ludzi w sieci. Mam nadzieję, że ci, którzy już mieli okazję mnie posłuchać, już zmienili zdanie. Nie jest to konto bankowe. Jest to wasze konto mailowe, bo od tego się wszystko zaczyna. Z waszego konta mailowego tak naprawdę można zrobić wszystko. Zastanówcie się. Pewnie część z was już ma swoje konta, jeżeli nie, no to właśnie rodzice na pewno mają swoje konta bankowe. Ile na takim koncie jest pieniędzy? 1000 zł, 500 zł, 5000 zł, a niektórzy mają minus 300 zł, minus 5000 zł, różnie bywa. Okej, okay. Ile wobec tego można z takiego konta ukraść? Tyle, ile na nim jest. Okej. Okay. A teraz się zastanówmy. O hasłach nie będę mówił, bo pierwszy film, który został tu wyświetlony, zaprezentował to doskonale, czyli jak z prostego słowa zrobić bardzo dobre hasło. I to jest dokładnie to, od czego wychodziliśmy. Proste słowo, jakaś ksywka, które potem ewoluuje i na podstawie znaków podobnych, tutaj dalej jest napisany górek, tylko nikt tego już tutaj nie widzi. I to jest właśnie świetne hasło. Dlatego się już nie będę na tym rozwodził, bo w pierwszym filmie zostało zaprezentowane 30 sekund z kwestią rewelacyjnym. Gratulacje. Ale właśnie to, co nas chroni, to cały czas jest nasze hasło. Nawet jeżeli będzie trudne, to nie zawsze hasło trzeba odgadnąć. Czasami można je po prostu obejść, najnormalniej w świecie. Jeszcze cztery lata temu na Facebooka ludzie włamywali się, przeglądając profil osoby, na którą się chcą włamać. Dlaczego? Bo Facebook stosował dokładnie to. Pytania kontrolne. Czyli klikało się, zapomniałem hasła, otwierała się strona. To w takim razie, jak miał na imię twój pierwszy pies? Szybko search na Facebooku. Burek. Konto przejęte. I w ten sposób się robiło. To samo jest z mailami. Jeszcze do dzisiaj niektóre serwisy mailowe stosują zasady pytań kontrolnych. Bardzo, bardzo słabe zabezpieczenie, dlatego jak macie jakieś prośby o pytanie kontrolne, to proszę w ramach odpowiedzi prześpijcie się na klawiaturze, tak żeby tam się pojawiło 1000 bezsensownych znaków. Wtedy jest szansa, że nikt tego nie ukradnie. Mniej więcej w ten sposób podobno i sam wszyscy wymyślają nazwę swoich wulkanów. Ale dlaczego te nasze dane są tak wartościowe? Dlaczego kradzież konta mailowego jest bardziej niebezpieczne niż kradzież konta bankowego, to o czym przed chwilą powiedziałem. Z bardzo prostej przyczyny. Na koncie bankowym są tylko pieniądze.
I zwykle są to niewielkie kwoty, a na waszym koncie mailowym jest całe wasze życie. Nawet jeżeli o tym nie wiecie, nie znacie sobie z tym sprawy. Pomyślcie, co się dzieje, kiedy używamy maila. Ubezpieczamy samochód, wysyłamy skany dokumentów w tym momencie. Czyli są wszystkie pełne dane ze skanami dokumentów włącznie. Macie dziewczynę, macie chłopaka, wysyłacie wiadomości, zaczyna się tworzyć historia, wysyłacie zdjęcia, podobno 14% dziewczyn wysyła swoje bardzo ważne zdjęcia, to tam jest i to można z tego konta wyciągnąć. Co z tym można zrobić? No, oczywiście może być stalking, może być szantaż, różne bardzo, bardzo nieprzyjemne rzeczy. Można też po prostu sobie zapisać na dysku i nigdy nie wiemy, czy za 10 lat po prostu nie wypłynie. A co jeszcze można zrobić z kontem mailowym? Mamy Face'a. W tej chwili hasło na Face'a nie odzyskuje się na zasadzie pytania kontrolnego. Przychodzi nowe hasło na maila. Wszyscy o tym wiemy, nie? Czyli jeżeli przejmiemy maila, przejmiemy Facebooka. Jeżeli przejmiemy maila, przejmiemy Allegro. Jeżeli przejmiemy maila, przejmiemy wszystkie możliwe konta danej osoby na wszystkich portalach społecznościowych. No i co dalej można z tym zrobić? No chyba już sobie każdej historii może dośpiewać. Ale życie dośpiewało taką historię jednej osobie, która po prostu stoi na świeczniku. Ostatnie wybory prezydenckie. Dwóch kontrkandydatów, którzy doszli najwyżej. No i córka jednego z nich nie miała konta na Facebooku. Nikt jej konta nie ukradł. Założyli fałszywe konto. Przez kilka tygodni pociągnęli historię tego konta, zamieszczając jakieś parę zdjęć, które oczywiście bez problemu można zdobyć z internetu. Zamieścili parę informacji, które wiązały się z jej prawdziwym życiem. Jest to osoba publiczna, wobec tego żaden problem zdobyć informację, gdzie ta osoba w danym momencie jest, co robi. I na końcu w imieniu tej dziewczyny, oczywiście na jej, w cudzysłowie, profilu na Facebooku pojawił się wpis popieram kontrkandydata, czyli nie swojego ojca, tylko tego drugiego. Sytuacja była tak, wszyscy byli tak bardzo przeświadczeni o tym, że to ona pisała, że nawet Tomasz Lis wypowiadając się w swoim programie, o tym mówił. A kto słyszał potem sprostowanie tego? Kiedy już sprawa wypłynęła, kiedy trafiła do sądu, okazało się, że to nie jest konto tej dziewczyny, w ogóle nie jest związane z tą osobą. Sprawa wypłynęła tylko dlatego, że to była osoba na świeczniku. Takie historie niestety dzieją się na co dzień. Przed chwilą tutaj w filmiku o pedofilii pojawiło się takie określenie, że liczba postępowań wszczętych w sprawie o pedofilię to tam 2100. Zwrócił uwagę, że to jest liczba postępowań. To nie jest liczba ani pedofilii, ani ich ofiar. W momencie, kiedy robiłem, bo tak na to mówiliśmy, kiedy jeszcze pracowałem na linii, kiedy robiłem mojego pierwszego pedofila, którego oczywiście udało nam się na szczęście zatrzymać, okazało się, że tylko on jeden ofiar miał 200. Jedna sprawa. Możecie sobie przemnożyć. A właśnie, skąd ci pedofile wiedzą wszystko o tych niewielkich dzieciach, jakie sobie szukają. Koleżanka mówiła o profilowaniu ofiar, że jest to praktycznie niemożliwe, bo rzeczywiście ofiarą danej osoby staje się taka osoba, która odpowiada w pewien sposób przestępcy. W przypadku pedofila będzie to pewna atrakcyjność fizyczna, będzie to odpowiedni wiek, odpowiednia płeć itd. W przypadku akurat pedofilii najczęściej są to osoby, które są zwykle zamknięte w sobie, takie wycofane bardziej ze społeczeństwa, bo takim osobom łatwiej zdobyć zaufanie do osoby obcej. Ale to już nie tylko chodzi o pedofilię, ale ogólnie o wszystkie przestępstwa. Skąd przestępcy biorą informacje o swoich ofiarach? Sami te informacje nie dostarczamy. Słuchajcie, nie wiem, czy kojarzycie, mBank jakieś 2 lata temu miał świetną serię reklam społecznościowych. W tej chwili wraca do tej serii reklam. Czyli pojawia się faza, który chodzi na przykład z kartką przepiętą na plecach. Mój PIN do konta to jest taki i tak. I wiecie co? My wszyscy to robimy. Dokładnie to robimy. Może nie piszemy na swoich profilach na Facebooku, że numer, kod do mojego alarmu w domu jest taki, a PIN do karty bankomatowej jest taki i tak dalej. Ale taki przykład.
robimy sobie zdjęcie. Takie zwykłe zdjęcie z rodziną, pod choinką. Jakieś tło jest i zwracamy nawet na to uwagę. Telewizor, sprzęt Wi-Fi. Mijają dwa tygodnie. No, były święta, okej. Mijają dwa, trzy tygodnie, zaczynają się ferie. Wyjeżdżamy do Austrii na narty. No to trzeba się pochwalić. Za tydzień wyjeżdżam z rodzicami na dwa tygodnie do Austrii na narty. Lepsze niż zaproszenie. Wiadomo, co można ubrać, gdzie można ubrać i komu można ubrać. Nie? I wiemy, że przez dwa tygodnie nikt nie będzie tego pilnował. Ona wie, że w domu jest pies, bo to jak wyjeżdżam na dwa tygodnie, to za to na pewno już nie będzie. Pies w dwa tygodnie to raczej nie wytrzyma sam. A skąd w takim razie lokalizacja takiego miejsca? To, że każdy z nas pisze tam na fejsie, gdzie mieszka ta miejscowość ogólnie, no to jeszcze jest słabo. Jak to jest mała miejscowość, no to jeszcze je tam osobę znać. Tak samo, zdjęcie. Akurat na Facebooku są te informacje usuwane, więc tutaj nie ma tego problemu, ale na innych portalach społecznościowych nie. Jeżeli wykonujemy zdjęcie smartfonem, to w tym zdjęciu jest zapisana lokalizacja tego zdjęcia. Bardzo, bardzo dokładna. Dokładnie z dokładnością do 91 cm. Miejsca wykonania zdjęcia. Afera z geotaggingiem, też tak nazywa się ta funkcjonalność w nowych aparatach, zaczęła się w Stanach Zjednoczonych jakieś 7-8 lat temu właśnie z uwagi na pedofili, którzy w ten sposób znajdowali nie tylko miejsce zamieszkania swoich ofiar, ale dokładnie lokalizację pokoju, w którym dziecko śpi. Także mówię, te największe portale społecznościowe w tej chwili usuwają takie informacje, ale niektóre niestety nie. A jeżeli komuś wysyłamy zdjęcie bezpośrednio zrobione z naszego aparatu, to w tym zdjęciu taka informacja dokładna jest. Co więcej, znowu, na zdjęciu zawsze jest tło. Nawet jeżeli umieszczamy zdjęcie na Facebooku, informacja o lokalizacji zostanie z niego automatycznie usunięta, to pamiętajmy o tym, że cały czas mamy tło. A na plecu mamy domy, punkty charakterystyczne na mieście, nazwy ulic, numery domów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę gwarantuję Wam, że jeżeli ktoś będzie chciał kogokolwiek z Was sprofilować, to jest to kwestia maksymalnie kilku godzin i będzie o Was wiedział więcej niż Wam się to wydaje, że to jest w ogóle możliwe. To Wam gwarantuję, bo sam się tym zajmowałem. To, co można znaleźć na mailach, no, dużo o tym mówiłem. W tej chwili de facto wszystko. Naprawdę całe Wasze życie jest na Waszym mailu. Nawet jeżeli sobie nie zdajecie z tego sprawy. To, że można przyjąć Wasze kontakty, jak powiedziałem. Ale powtórzę to jeszcze raz, bo to jest tak bardzo ważne. I dlatego jest bardzo ważne to, co było na samym początku. Żeby mieć dobre hasło i je po prostu dobrze chronić. Tutaj też bardzo mnie cieszy, że tak bardzo fajny, wizualny sposób zostało pokazane to, o czym rozmawiałem w tych dwóch grupach, gdzie mówiliśmy o firewallu i antywirusach. Rzeczywiście tak te programy działają i przed tym nas chronią. Tylko jeszcze raz powtarzam, komputer jest tylko maszyną. Komputer nie popełnia błędów. Największym problemem komputera jest jego użytkownik. To my instalujemy wirusy. To my wpuszczamy do siebie oprogramowanie szpiegowskie. To my przesyłamy nasze dane przestępcom. Dlatego nawet najlepszy firewall, najlepszy antywirus nie pomoże nam, jeżeli nie będziemy myśleli, co robimy. Jeżeli się uprzemy, że chcemy jakiś plik pobrać, który okaże się wirusem, to i tak go powierzemy, i tak go rozpakujemy, i tak go uruchomimy, w tym momencie będziemy mieli problem. Dlatego myślimy. To znaczy, trzeba zwracać uwagę. Jeżeli ktoś wysyła nam, to też było bardzo fajnie pokazane na jednym z filmów, wysyła nam super ofertę czegoś darmowego. A co można przecież dostać za darmo? No jest taki dobrze, bo nie będę go dalej kontynuował. Nie wierzmy w takie okazje. Takiej okazji po prostu nie ma. Firmy pracują po to, żeby zarobić, to jest normalne. A ludzie naprawdę się nabierają. Ta sytuacja, która była pokazana z tymi samochodami, ona zdarzyła się w świecie realnym. Ja o tym opowiadałem w tej grupie. I też mnie bardzo cieszy to, że zostało to wykorzystane. I dostałem prośbę o pomoc w prowadzeniu ustaleń dotyczących oszusta, który w ten sposób po prostu umówił wielu swoich klientów w jedno miejsce, tylko po to, żeby po prostu się chyba z nich pośmiać, żeby byli przekonani od razu, że zostali zrobieni w konie. Niestety takie oszustwa dzieją się codziennie i jest ich bardzo, bardzo dużo. Nie wypłaca się zaliczyć.
nie wolno też wierzyć super okazji. Słuchajcie, jeżeli telewizor kosztuje, powiedzmy, MediaMarkcie 5000 zł, Saturnie 4500, Euro AGD 4800, to jeżeli pojawia się na Allegro za 2000, to... A ludzie to kupują, naprawdę. A potem się dziwią. Także moja prezentacja była tak troszeczkę inna, dlatego że wszystko to, co tak naprawdę ja powinienem powiedzieć, zostało przedstawione w filmach. Dlatego bardzo wam dziękuję za to, że wykorzystaliście te spotkania ze mną, żeby te filmy nakręcić. Dziękuję.